Halo, halo, dzień dobry, Tomasz Kalinicinko z Farming Center 2019, seria Ravenport. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie kultrować i nawozić pola. Oczywiście ja tu dojadę do końca tym fendem i puszczę go na AI vehicle, w sensie, żeby on sobie sam w kółko jeździł, na pracowniku, nie na crossplayu, na pracowniku, tak, dobrze słyszeliście, ale tym inteligentnym, dobre. No, trochę drzewo przycapało, dlatego go tutaj zmieniłem na chwilę, ale już chłop będzie tutaj ogarniał. A ja zanim pojadę sobie uprawiać polen, to pojadę sprzedać sobie pszenicę. Bo jest 1300 na centralny elewator zbożowy. To jest tam koło ósemki, tak? Tak. No to trochę zapojeździmy ci. Ale to dobrze, bo kasy trzeba trochę zarobić. No to tam będzie 50, chyba 7 tysięcy, tak? No tutaj te 5 ton pszenicy zostawimy sobie. No mam 240 ton jeszcze jęczmienia, także jęczmień do końca serii wystarczy. Chyba, że będzie jakaś dobra cena jęczmienia, to też tam sprzedamy z przyczepkę dwie. Jakby tam 40 ton było, bo to wystarczy, no bo przecież oni aż tak dużo nie żrą tego. Dobra, pszenica ładna. Właśnie nie pamiętam, ile wchodziło, ale chyba 57 tysięcy tutaj wchodziło. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Dobrze powiedziałem. A jak to wygląda na tutaj? Dobra, skrzynia biegów, dobra, lecimy. Biega, no tylko 58 będziemy jechać, także no, dużo szybciej nie będziemy jechać. Fendt sobie tam uprawia, pole to moje 17 tak zwane. To nie wiem, czy chcecie wchać tutaj pod tą górę, ale dobra, wchamy się tutaj. Może ujedzie trochę słabego, mogę sobie jednak tego Masejka założyć do tej przyczepy, ale dobra. Już sobie wziąłem tego John Deere'a, no sobie John Deere'a sobie przyjadę, no bo John Deere'a długo nie jeździłem, także też warto film zrobić z tym. 2 minuty odcinka jest, także ja nagrywam to na na sobotę ten odcinek. Ten film na sobotę. Tak, bo Ravenport w sobotę wlatuje. I zaraz lecę na First Run nagrywać, póki jest jeszcze czas. No, póki jest jeszcze czas, wolę sobie jeszcze First Run nagrać, bo na niedzielę. No i jeszcze osinę bym chciał chętnie nagrać sobie na poniedziałek. No a potem do wieczorem to może sobie do wieczorem to będę musiał tak na co sobie dokończyć, nagrywać, go zrobić i wrzucić. No i dobra, i taki jest plan. Czyli z tym nagrywaniem zejdzie się do 17. I potem jeszcze tam na co zrobisz. Tam godzinę trzeba nagrać jeszcze z tym lapsa, także trochę. O, trochę troszeczkę zejdzie. Ale widzę, że fan tutaj. Ała, sobie radzi. Chyba to zapis był, bo lag był. No i dobra, jest godzina 14:25. Mam dzisiaj praktyki, także o 13 wróciłem. Znaczy no ogólnie to przed 13, bo wróciłem o 12:50, już byłem w domu. Tak było, 12:50 byłem w domu. No bo dzisiaj 12:20, oni się trochę szybciej skończyliśmy. No, się trochę szybciej skończyliśmy, a że ja byłem rowerem, to szybciej po prostu sobie pojechałem, bo o 12:22 wyjeżdżałem z placu, a o 12:50 byłem w domu. No, czyli dobre 28 minut. Jeszcze na flaku jeździłem. Jeszcze na flaku dojechałem. Albo gdzieś po drodze przebiłem oponę, albo nie wiem. Prawdopodobnie przebiłem oponę, no bo chociaż nie wiem, może. No bo połowę trasy przejechałem normalnie, czy na połowę, no 3 kilosy normalnie przejechałem, a 5 kilosów to na flaku jechałem do domu. No także byłem na ten plac, mam 8 km, także z dobre 3 kilosy jechałem na tym, na normalnym kole, a potem już na flaczku. Ale dał radę. Trochę ciężko było w niektórych miejscach ujechać na tym flaku, ale dał radę. Ale trzeba będzie wieczorem napompować te kółko. Dobra, 8:50, także z samego rańca się zacząłem. Wstałem o 6:12. No, odcinek się zaczął, nie wiem, o 8 rano chyba, tak? Jakoś tak, mniej więcej. Dobra, Fed chyba cofa, albo zawraca. Bo ma 7 na godzinę. A raczej na pewno zawraca, bo mieści na farmingach. No i dobra, i sypiemy sobie tutaj tą pszenicę. Ale urwie ten dach, urwie. Chłop, co zrobił? Musiałem tak zrobić, no.
Dobra, 30,5 tysiąca. Chłop, co tam zrobił ty? Ale wyrwało go. No dobra, ale za dużo to ja nie sprzedałem tej pszenicy. Ona strasznie szybciutko do góry idzie. Znaczy szybko do góry, a strasznie późno sprzedaje. Dlatego. Dobra, te 10 ton sobie zostawimy. I lecimy. Znowu 30 tysięcy dało. Ja, serio, 900 tyle zostało. Dobra. Nie wiem, ile zarobiłem, ale zaraz się dowiem, ile zarobiłem. Kurwa. No to dobra, no to wracam na chatę i zarobiłem dokładnie 74 tysiące? Chyba coś takiego. 75 tysięcy na przykład ze zbiorów. Psichut. No to lecimy sobie na tą gospodarkę. Trzeba odstawić tego Jonathana. Zobaczyć na mapie, czy tutaj ubywa. O, pole ubywa, już jedzie drugie kółeczko, także to jest dobrze, jak ubywa, to jest dobrze. I zaraz wsiadamy Fenda, czy Fenda, no, tego. Jak on ma, Maseja. I zaczniemy uprawiać te dwa małe pola koło gospodarstwa. No i potem przyjedziemy sobie na to pole, na ósemkę. Ja sobie tu puszczę pracownika. Na tym. Na Masejku. Może wtedy. Nie, no, Fend nie skończy, ale na Masejku puszczę sobie pracownika i on sobie będzie ósemkę robił, a ja już wtedy usiądę sobie do Dendry i będę sobie nawłaził pola. Od samego początku. Ej, ale zdążyłem! Widzieliście to? Pociąg jechał. Ole, zdążyłem, ty. 7 minut odcinka, dzień dobry. No i po to mi się podoba, no. Odcinek zrobię sobie tak 30 minut, bo dłuższego to ja nie chcę robić. No, jak stale żyjemy, to jeszcze nawieziemy sobie te trzy pola, czyli tamte dwa małe. W sensie te dwa koła gospodarstwa i to, co sialiśmy w poprzednim odcinku. Że też będzie spoko. Że robotki tutaj jest. Dobra. Także zaraz wsiadam do Masejka. Jandira. Zostawię go na razie z przyczepą. No i dobra, zgasi i wsiadamy do Masaja. Kurde, to do tego najlepszego sprzętu. I ogień. Oj, trochę. Chyba za szybko skręciłem. Coś mi poprzestawiało. No i dobra, i rozkładamy tą talerzówkę 12-metrową. I lecimy sobie. Kulterna talerzówka w dół i ogień. Joker 12-metrowy robotkę musi robić. Nie no, kurde, ten Masej to jest taki fajny, takie fajne dźwięki ma, że to szoknie. No ja teraz już dawno nie grałem na takiej jednej mapie, ale to na live'ach, bo nie ma czasu, no bo ciągle osina, osina. Ciśniemy tą osinę, ile wlezie praktycznie, no bo jest dedyk, dlatego ciśniemy. Jak nie będzie dedyka, no to... No to wtedy odpuścimy sobie trochę. Taran, taran, taran. Dobra, GPS 12 i 2 metry ustawiło, dobra. No to lecimy. A trochę mi to kultrowanie przeszło. Z tego względu, że na osi strasznie dużo kultrowaliśmy. Był taki dzień, cały dzień żeśmy kultrowali całą mapkę. No także to trochę, a to trochę było robotki z tym. Dlatego tak trochę mi się chciało tego kultrować. Ale tutaj trzeba kultrować, no bo... O jest, ale zrąbałem. A bo dobra, tam nie będę docierał, wywalony w to. Tutaj trzeba kultrować, no bo nie ma siewników z siewnikiem, tak. Siewników z tym. Z czym? Z kultywatorem. Dlatego muszę kultrować. Ale to tam. W miarę idzie to kultrowanie. O, czyta. Tutaj jak zrobię dwa pola, to tam fajnie się rozdzielili. Także Pet robi jedno pole i ja robię tutaj inne pola, to też fajnie wychodzi, bo. Wtedy, no, może szybciej nie jest, ale za to jest
może trochę szybciej jest. No bo ja tutaj oblecę sobie dwa pola, tak? A on sobie tam obleci przykładowo pół pola takiego dużego, tak? To ja sobie zrobię dwa pola mniejsze, a on sobie obleci pół pola dużego sam, także to jest dobrze. No i on jedzie drugie kółeczko, tak, tak? No dobra, to tam powoli będzie ogarnię to w kółko jakoś tam. Ja trochę szybciej mi to idzie, no bo wiadomo, ja mam lepszy sposób do nawrotu, tak? Nie jeżdżę całego pola w koło, nie muszę cofać. No tylko zobaczycie, co zaraz robię. Do końca podnoszę kulter, włączam nawigację, opuszczam i ogień. Czy trochę zrąbałem teraz. Teraz za dużo skos, chociaż nie, no chyba weźmie ta leżówka. A jak nie, to zrobimy inaczej troszeczkę. Polskie gospodarstwo było wrzucone. No i teraz jest seria, trochę są seria opóźnione o jeden dzień wszystkie. No bo wiadomo, bo no, prawem po... Ogólnie jest wszystko o jeden dzień opóźnione, dlatego że mam 5 serii, tak? Jakbym miał cały czas 4 serie, no to wszystko by było tak samo. No, że mam 5 serii, no to, bo wiadomo, mam to timelapsy, ale to te lapsy też swoje wyświetlenia zbierają, nawet czasami lepsze, nawet lepsze wyświetlenia czasami od, no, tam ramen porta, znaczy zależy to też od odcinka, tak? No, zależy od odcinka, jak tam YouTube wypromuje kanał, znaczy kanał, no jak tam wypromuje YouTube film, tak? Czy wrzuci to jakoś proponowane, to ja nie wiem, jakoś to tam. Wiadomo, czy tam YouTube zasięgów nie płacina, bo to różnie bywa. No i dzisiaj czwartek, to najlepiej jakbym wszystkie filmy sobie porobił. I żeby jutro piątek było mieć wolne, tak? Mieć piątek od YouTube'a. Tylko sobie przykładowo... No, 16... Wrzucać sobie po prostu tylko odcinki. Albo najlepiej wrzucić sobie dzisiaj dwa odcinki. Czyli ten, a w zasadzie to ramen porta mogę sobie jutro wrzucić, czyli w piątek, bo to na sobotę, no to mogę sobie wrzucić w piąteczek po szkole, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakoś to ogarniemy. Fent jest na tym skosie chyba, bo to od razu czuć. Bo nie wiem, bo mi tak zawsze farming ścina, jak ten Fent tam zawraca. Zresztą ogólnie, jak inteligentny pracownik gdzieś szuka ścieżki, to zawsze mi ścina farminga, nie wiem dlaczego. Ale to tam nieważne. Ale już znalazł ścieżkę z tego, co widzę. I już będzie lecieć zaraz normalnie. 11 już, kurde. 13 minut odcinka. No także kury ładnie tam cisną z jajkami. 1700 litrów już. A cena za jajca widziałem, że chyba rosła. Chyba rosło, jak się nie mylę. Tak, rośnie. 4800, także zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy będzie dobra cena? No nie powinienem tak może w miejscu zawijać z tą talerzówką, bo to trochę talerzy też po dupie dostają, tak jak w miejscu zawijasz. Ale to jest farming. No nie powiem, że nie, no bo trochę dostałem te talerze po dupie, jak tak w miejscu zawijam. No ale, wszystko się da. I cyk do góry. Nawale zawracamy. Navigation opuszczamy i ogień. I lecimy. No ja już mam prawie całe pole zrobione. A on tam ma przejechane no, 2,5 kółka gdzieś mniej więcej. No i tak to wygląda ładnie. 11 jest oczywiście moja. 210 tysięcy. O, po żniwach będę miał kasiorę, to dokupię sobie tutaj dwa i... Ała! To sobie kupię 23 i 22. Tutaj sobie połączę 22 z 21 i to będę miał tutaj już takie fajne duże poletko. No jak sobie w te małe pole wtedy kupić, a potem lecieć tutaj 9, 10. Tak już tutaj 9, 10, 11 i 7 na końcu. No tak trzeba jakoś to kminić powoli, żeby... No bo to 41 odcinek serii, halo. No i jakbym miał, kurde, jeszcze ze dwa siedmiki, to fajne by było. A w zasadzie mogę zaraz podczepić się pod M-kę
I się, niech MK już sieje tutaj powoli. To też myślę, że dobry pomysł by był, jakby MK już zaczęła siać powoli. To był nawet genialny pomysł. Dopiero muszę nabić te pola. Te pola bym musiał pierw nawieść, a potem mógłbym dopiero rękę puścić, tak? No, żeby już na zasianym, znaczy już na nawiezionym polu tutaj siała. No i potem po siewach, jakby zasiała, no to ja bym drugi raz nawiózł tutaj pola, tak? I by było wszystko, wszystko kwit. No dobra, także chyba wezmę sobie tego John Deere'a od razu. A jak to wychodzi? To tak wychodzi, dobra. Dobra, Masaj stój. John Deere, tutaj czepiamy ciebie. Dobra, Q. I lecimy pod tego. Pod Bredala i trzeba wysypać to wapno, a nawóz... A tam sobie dobra, gdzie? Ale nie wiem, ile tego nawozu tam jest. Nie wiem, ile tego nawozu tam stoi. No ale to raz, raz, dwa. To jest wapno, czy to jest nawóz? Co to jest? To jest wapno. To też jest wapno. No to grubo, jak tu jest wszędzie wapno. A ja nawozu nie mam nigdzie, nie miałem? No, cztery worki są. Ja będę poszukiwać, a sam stoi nawóz, zapomniałem. Sam go tu wyładowałem. Tyle wołków. Dobra, jeden worek. Mógłbym sobie przed odcinkiem przygotować ten nawóz. Chcę się wsypać go, ale zapomniałem. No, 1800, 2000. No, a tutaj jest 10 ton leży tego nawozu. Znaczy 100, no leży, stoi bardziej. No, z 10 ton leciutko tutaj będzie tego nawozu. No i fen tutaj widzę, że ładnie sobie ciśnie. To mi się podoba. No i dobra, 5 ton. Już 6 ton. A także... O, tu chyba więcej nawet niż 6 ton leży. Zobaczymy, ile to leży. Dobra, worek zniknął. No tak, z 12 ton myślę, że tu leży. 9, 10, 12. No, zależy, ile jest tam ten worku, bo to będzie tak gdzieś około 13 ton, 12,5, 13 ton, coś takiego stawiam. No już mam 11 ton. No, na to, że tego New Holanda nie przedzwonić, bo szkoda New Holanda. A właśnie, jak tam cena słomy? Jak tam cena słomy? Bo tego nawet nie sprawdziłem. 112, to nie, dobra, to nie. Dobra, 13 ton. A tu ile jest w tym woreczku? Tu nie będzie dużo chyba. 14 ton jednak, czyli tu było pełno. I to dobrze wiedzieć. Tego case'a na razie zostawię sobie. Nie będzie miał roboty, ale MK będzie miała robotkę. I dobra, i nawozimy te hektarki. Ole, zjechana jest siewka. Siewka jest zjechana jak nic. I to nawet fest. No, jak ja już jechałem tylko 16, no to tutaj grubo było robione coś tą siewką. Dawno ktoś tu nie naprawiał. Ciekawe kto, nie? Jak tylko jak na tym serwerze. No, widzów nie wpuszczam tego serwer, bo nie. Ogólnie to mógłbym widza wpuścić, ale nie napisałem mu, bo on ma to w kole, także... A ja muszę nagrywać odcinki, także no, to dobrze, dobrze. Nie, bo mnie jeszcze oskarżyta, że tylko jednego z jednym widza nagrywam ciul. Także lepiej nie ryzykować i wolę sobie sam nagrać odcinki. Wyrąbane. No i dobra, 26 tysięcy... 26 tysięcy. 26 jest nawiezione, 25 też zaraz będzie. No to tak. Takie trzy poletka malutkie. Tutaj połączone w jedno. W to gram na Raven Porcie, to ten, z tego co widziałem, to wszyscy łączą te pola. Na start. No bo to jest chyba najbardziej korzystna opcja, tak? Połączyć te trzy pola.
żeby mieć takie jedno większe. No i tam 19 ja też widziałem, że dużo powiększa ludzi. No, ale dobra. Tutaj nie idziemy, zwierzęta. To Sojen. No właśnie, ja tak wracałem do Sojen. To jak to tam wygląda? Soja, no 2800. Rzepak 2500 prawie teraz. Bo muszę planować, gdzie co zasiać. No tutaj będzie soja, rzepak siany, to wiadomo, tak? Na tej serii. No bo tutaj chcę szybko zarobić i szybko skończyć tą serijkę. Także tak. No, także tu będę te dwa wielkie pola rzepaku. No i a tutaj resztę te trzy pola soi. Znaczy soi będzie cztery to pola, no bo tam jest ten 20-27 zasiane. Ale to jest nieważne. No ale to takie mniejsze pola soi tam. To można wybaczyć. Dwa duże rzepaku. No, hektarowo to chyba nawet będzie podobnie. Albo Enkę wezmę. Czemu by nie? Niech też trochę porobi, bo ma niecałe 20 godzin. Niech sobie MK też porobi troszeczkę w polu. Ale wezmę sobie ten siewnik, żeby po prostu tamtego nie brać. Tamtego wezmę sobie do case'a. To nie wiem, czy on jest pełny, ten solitarek. Oczywiście. Rzepak? Nie, soja. No i dobra, i lecimy. A mogłem cofnąć i tam by był szybciej trochę, ale dobra. Zrąbałem. Ale dobra, objadę sobie tutaj to drzewko. Żeby chłop na pewno miał tutaj dobrze do siania. Żeby się o nic nie zablokował chłop. I cyk. I pyk, i myk, i fuch. A teraz ta robotka idzie. A czemu by nie miała iść? O, MK! Ale że siadła. No dobra, dawaj, 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 dawaj. Tutaj cyk. I włącz siewnik, łopuść i ogień. Tak. 3 razy tak, dobra. Jak to jest ustawione? Naokoło, dobra. Cofanie walniemy sobie po... Nie da się po krzywej? A nie, dobra, nie da się. No dobra, to po prostu i leć. O, widzę, że nie jest gaz tutaj masa. Jak to dobrze. 23 minuty, także... No, grzejemy tutaj do końca tego pola. Uprawimy to i polecimy sobie jeszcze Jumpirem na wieś, to 20-21 i będzie finish tego odcinka. No i on tam widzę, że ładnie nawet tam uprawia. Nie wiem, czemu to tam są takie mijaczki. To tam nieważny, to tam najwyżej się. Najwyżej ja sam kulturę sobie poprawię, jak będę przejeżdżał na kolejne pole. No ale wiem, że na razie nie będę się musiał spieszyć, bo kolejny odcinek dopiero z Ravenporta będzie na środę. No także się. Czyli za tydzień praktycznie będzie dopiero odcinek. Kolejny z Ravenporta dopiero będzie za tydzień, także mam wciul czasu, żeby ogarnąć save'a. No, także tam codziennie tam po godzinach, jak będę miał tam parę minut czasu, żeby ogarnąć save'a, to sobie przyjdę ogarnąć. Mam parę minut, jak zawsze będę miał wieczorem, nie będę miał co robić. No to sobie przyjdę ogarnąć Ravenporta, bo to trzeba wszystko będzie uprawić pod kolejny odcinek. W kolejnym odcinku zrobimy sobie grube siewy. No, zrobimy sobie grube siewy w kolejnym odcinku prawdopodobnie. No, może nawet na 4 ciągniki. Zobaczymy. Co z tego wyjdzie. MK sieje? MK sieje. Dobra, jak sieje, to je dobrze. A ona już tu wyleci, dobra, ten kozak. Fyn tam tak będzie jeździł, tutaj niech se jeździ. A ja tutaj tym basenem też w zasadzie bardzo mocno napieram. Na Felsbruna mam przygotowanego save'a prawie, że. No mam.
będę musiał przejść. Jakie zapotrzebowanie na ranczo? Z przodu nic. A, buraki, to mnie tak zbytnio nie interesuje. A uprawa tak zbytnio mnie nie interesuje. Ale świetnie, fajnie, że w ogóle, że jest na nią cena. No i grzejemy sobie. A może by my tutaj jako bawełnę zasiali kiedyś? Znaczy teraz jest 3600, ale zobaczymy sobie, będzie powoli tak obserwował ceny tej bawełny. Bo może by my tak bawełnę zaczęli wchodzić w bawełnę, no bo to jest amerykańska mapa, to tutaj by nawet dobrze było z tą bawełną, bo dużo kasy by z niej było. No i zobaczymy. A jak tam trzcina, trzcina jest chyba troszeczkę tam, na pewno jest dużo tańsza, no bo jest 420 tylko. O, dobre ceny, jakby za 500 poszła, to by było dobrze. Andrzej szykuj spirytus, będzie mu uprawiać. No i dobra, tutaj ta największa górka jest przejechana w tą dobrą stronę, także teraz będzie miał masę troszeczkę lżej. No pod tą górę to nie lubię robić poprzecznianka w tą stronę, bo za cholerę nie idzie. Dobra, czekaj. Raz, dwa. I trzy. Kło puszczamy i ogień. O, i tak sobie uprawiamy to powoli. A ja sobie zobaczyć na mapkę muszę. No widzę, że tam idzie, bo 14 już tutaj jest fajnie tak zrobione. No tutaj jest tak. No tutaj tylko takie dwa brzuszki zostaną do zrobienia. Dobra, tutaj MK nawet ładnie tam napiera, widzę. To jest dobrze. A my jeszcze pojedziemy sobie nawieść pole numer 20-21 szybciutko. Za chwilę. Jak sobie uprawimy tutaj ten kawałek. No i tak. I tak mi się podoba. Tak pojedziemy, to tak będzie. Oj, dobra. I właśnie ja sobie przestawimy. Przestawię na 8. Ja sobie tam zacznę uprawiać na ten odcinek. No ci kocie, on tam dużo już nie uprawił, bo tam może ile przejdzie. Maksymalnie jeden przejazd. No ale zawsze już będzie do przodu ten jeden przejazd, tak? Wtedy już ten jeden przejazd będę miał mniej po odcinku do robotki. Powiedz, że na raz to wezmę, na raz. Bo tutaj zawsze taka nawigacja wychodziła, że na raz tutaj było to. To długie brane. No i tutaj już nie biorę, no bo już nie starczyło miejsca. No i trzeba zrobić ten jeden przejazd na dole jeszcze. No. Trochę pole jest takie niekształtne do takiej jazdy, ale taka ósemka jakby była robiona, no to idealnie by było, nie? No, bo tu ten kawałek tam wychodzi, dobra, czyli to 130 tysięcy kosztuje to pole, tak? Czy 130, tak. 350 tysięcy. No bo tam trzeba dwa landy kupić, bo tu... Chociaż, nie wiem, zaraz zobaczę. Czy zobaczę, no później, jak będę chciał kupować to pole, czy warto ten inny land kupywać, ten taki. No coś tam na pewno zyskam z tego pola, ale... Ale ile? O, 15, no. 15, a ja mam, kurczę, 30 minut odcinka. Dobra, ten tutaj sieje, tam prawie już kończy. I tam ma chyba nawet na jeden przejazd. A może się nawet tepnę do niego zobaczyć, jak to tam wychodzi. Tego chłopa tam. No i dobra. Do góry, podnoś ten kulter. I ogień. Cyk i cyk. Aha! No tutaj już jedzie ostatni przejazd, no to... Kozacka informacja.
Kozacka informacja, że on tu jedzie ostatni przejazd. Podoba mi się to. Jak najbardziej. No, nawet ładnie zrobił na tym odcinku, jak na początku go puściłem. Odcinka. Jak było widać. O, to nawet ładnie tutaj zrobił. No dobra, ta granica zawsze będzie podniesiona. No ten z M-ki tutaj, M-ką jak się je, to... I powiem, że nie, no bo nawet mu idzie ten ziewno. Tutaj dwa kółka zrobił prawie, że... A, się wyłączył kowek. Też dobrze. No i dobra, jedziemy, dobra. Ten kawałek, ten górkę to tam zostawię sobie. Pod miniaturkę może. Że pod miniaturkę sobie zostawię, o. Tamten kawałek i ja sobie go zrobię. Ale lecimy teraz sobie szybko nawieźć pole numer 2021. I trzeba iść na Felswola nagrywać. No i osinę trzeba nagrać dzisiaj. No już jest prawie 15, kurde. Skończę nagrywać osinę, czy Felswola, to będzie prawie że 16. No i tak to będzie wychodzić. Kończę nagrywać osinę, to będzie 16. Znaczy jak skończę osinę, to będzie już 17. Jeszcze te wszystkie filmy obrobić najlepiej dzisiaj? Znaczy, no obrabiać to mogę sobie w tle, tak? Sobie nagrywać timelapsa. Właśnie, timelapsa trzeba jeszcze nagrać. Wczoraj miałem go nagrać, ale wyszło tak, że poszedłem sobie poszedłem na osinę grać. No i tak to wyszło. Nieszczęśni. Dobra, tutaj. Ale halo, nie 18 metrów, czy ile to jest, no. No to tyle, to nie, no. Majster, na tyle. No i dobra, i teraz będzie wszystko dobrze pokazywać. Trochę nawet na trawę wali, no ale... Może być... Jest nie najgorzej. Znaczy mogło być dużo gorzej, tak? 13 tysięcy litrów jeszcze. Ładnie to wygląda. MK sobie sieje. Fendzik sobie też tam uprawia, także to jest wszystko dobrze. No tylko maszyn stoi i się opiera. Któryś zawraca, bo czuje, ale nie wiem który. Chyba Fend, albo ten, albo MK. Nie wiem, nie wiem. O, chciałbym, żeby ten Fend to dzisiaj skończył, w sensie na tym zapisie gry, tak? Żeby było spokój już, ale no nie wiem, czy się uda. No pewnie się uda. No przecież jeszcze będę musiał miniaturkę zrobić, a miniaturkę to raz, dwa, ale chodzi o to, że jest dzisiaj czwartek. Dobra, ty tu stój. Ty tu nie wiem, co żeś za węgorza odwalił. Tu jakieś mijaczki porobiłeś. Nie wiadomo skąd. Trzeba poprawić to, póki jeszcze pamiętam. No bo potem jak ja złożę kulter, to mi będzie... Znaczy no kulter, no ja tam mówię kulter, ale to jest ta leżówka tej mapy. Bo to już będzie przybył. No i dobra. Zrobione, zrobione. Ten cały odcinek, tyle tutaj pracował, jak było widać. No i zrobił całe pole. Można powiedzieć, że całe pole prawie się uprawił. No prawie całe. Tam parę kawałków zostało. No tutaj zostały dwa przejazdy, tak? Jak to wygląda? No tu został taki jeden chudziutki. I tutaj, że... No dobra, jakoś to tak. Tutaj to trochę na środku więcej zostało, ale tutaj jeden przejazd. No dobra, jakoś tam wyjdzie to. No i dobra. Zrobimy sobie paseczkami. I lecimy sobie z tym siewem, bo też trzeba powoli zacząć siać, no bo też czasu nie ma. Bo czas to pieniądz, a pieniądz to czas. Jakoś tak to leciało. Dobra, 35 minut, także będziemy
Będziemy się żegnać, ale jeszcze zostały mi tutaj do nawożenia. No i dobra, i to mi się podoba. No to lecimy z tym koksem. Cyk i ogień. B. Lecimy. Tak to już jest. Wszystko w normie. No, czyli 36 minut będzie. Może jakieś tam parę momentów. No, a jeśli mi się nie będzie chciało wyciąć, no to po prostu już, no to zrobię tak. Jak wrzucę sobie do shortcuta i, no i zwalę. Zwalę. Znaczy, no, zrzucę z gigabajtu, tak, żeby po prostu film mi ważył i szybciej się wysłał na YouTube'a. Takie to technologie w tych czasach. YouTube, nie YouTube. Dobra, jeszcze jeden przejazd i będzie zrobione. Rale Porto 41 odcinek, ja pierdolę. Nie mogę z tego nie. A tą serię zacząłem kontynuować w czerwcu? Albo w maju. W połowie maja chyba zacząłem kontynuować tą serię. Byłem kiedyś na początku farminga nagrywałem. A później wyszło tak, że trochę przestałem ją nagrywać. No bo nie chciałem się po prostu. Tam było chyba, no, tam było w grudniu serijka, tylko przed grudniem, a w styczniu już, no, w grudniu był Ravenporcik do chyba do świąt, tak, do świąt, a po świętach już ruszyłem sobie z Lipinkami, tak było. No, ale na szczęście Lipinki dobrze wspominam, przecież nie zawsze, bo nieraz tam było trochę dziwnie się nagrywało czasami. Najgorzej były te odcinki ostatnio nagrać, gdzie tam więcej czasu siedziałem poza odcinkami niż na odcinkach. Który to tam zawraca? Fentek zawraca. No bo tak mi laguje, że chuj. Dobra, tutaj proste kąty mały ustawione, nie wiem czego tak. Dobra, uprawione. Także mission complete. No, także plan na odcinek zrealizowany. No, miałem całą 19 oprawić, ale jednak zostanę sobie kawałek ten na miniaturkę. Wiadomo, miniaturka musi być. Bo bez miniaturki to nie jest robota. No i dobra, i ogień. Tutaj sobie uprawiaj. Ten sobie się. O, dobra, i takim akcentem sobie skończymy. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć. Kurde, 38 minut.